Hejka wszystkim, kolejny vlog. My przyszliśmy. O, Coronado, jest pełna meksykańska restauracja. My przyszliśmy do McDonalda, w którym pracuje Dawid. Chłopcy są już w Polsce, jak wiecie. Ja się będę pakować dzisiaj, wam pokażę. O, patrzcie, pierwszy raz widzę, że motor jedzie przez drive-thru. My sobie zrobiliśmy takie przejście, żeby z buta przewietrzyć się trochę. Piękna pogoda, nie za gorąco, nie za duszno, więc idziemy Pawełkowi coś kupić do maczka. Jesteśmy w McDonaldzie, w którym pracuje Dawidek. Fajny mają taki wystrój tego maczka. No, ale raczej w środku nikt nie przyjeżdża, bo nie przychodzi, bo bardziej jest popularny drive-thru. Okej, okay, Sprite, tak? Sprite? What about ice, baby? Ice. Tutaj taka tapeta, która wygląda nawet jakby to były prawdziwe takie cegły. James musiał dotknąć, żeby uwierzyć. Czekamy za jedzonkiem dla Pawełka. Idziemy z powrotem z McDonalda. Powiem wam szczerze, że ubikacje były tak czyste. Nawet było do góry napisane, że są zaopatrzone w jakąś tam czyszczące powietrze, coś tam. Pawełek! No. A my sobie idziemy Five Below właśnie z McDonalda. Tak jak powiedziałam, ubikacje są piękne tam. No. Wystarczająco zabawek Five Below. I idziemy dalej. Idziemy dalej do domku na obiad, bo my tylko jemu kupiliśmy fryteczki, burgera, bo chciał. They have plenty of them here, both in Ross and TJ Maxx. You wanna stop by? Right now, no. Why not? Potholes. Uważaj, żebyś nie wjechał się, nie przewrócił w dziury. Potholes. Nie, już Roblox nie. Jedziemy do Polski, już koniec Robloxów. Kocham naszą dzielnię, moi drodzy. Piękne kwiatki. Pawełek. Mama. Tata. I piękne kwiaty. W klombach. Czy na klombach, czy jak to. Kochani, a świstak siedzi i zawija. Właśnie zdałam sobie sprawę, że moje fioletowe laczki są pod kolor bagażu. Ja już wymęczona. Powiem wam, że dzisiaj pranie robiłam, sprzątałam. Naprawdę dużo miałam zajęć. Wyciągnęłam te walizki. Nie chcę mieć czterech, chociaż i ja, i Pawełek moglibyśmy wziąć po jednej do nadania i po jednej również ten carry-on. Ale wiecie, no dziecko jest, ja go będę ciągnęła, jeszcze backpack on będzie miał. Nie, ja tylko jak najmniej bagażu. Mam nadzieję, że się zmieszczę i chciałam wam właśnie pokazać, co tu pakuję, chociaż jest już bardzo późno, po godzinie 23. No ale ja chcę po prostu to jeszcze ogarnąć, może nie wszystko, ale tak mniej więcej. Tak więc chodźcie zobaczyć, co pakuję. Tak, moja torebka, na razie dwa kostiumy, czekam jeszcze na jeden, żeby przyszedł, bo zamówiłam online.
bielizna, jak widzicie, skarpetki, jakieś inne rzeczy, plus piżamki. Tu biorę dodatkowe czapki Dawidka. W tym bagażu jest dla Pawełka strój kąpielowy, dosyć dużo bluzek, jedne spodnie długie i długie będzie miał na sobie, bo chociaż będzie gorąco, to w samolocie jest zawsze chłodniej. Tutaj trzy pary shortów, o, w zasadzie cztery. Kolejna bluzka krótka i dwie z długim. Więcej, nawet jakby było chłodno, to ma dwie z długim plus taki sweter też. Tutaj u niego są skarpetki, też inna bielizna, majtki, piżama. To na razie tyle. Ja jestem kompletnie jeszcze niespakowana, w sensie, że dopiero dorzuciłam te kostiumy. No i teraz będę patrzyła, co i jak wziąć. Powiem szczerze, że biorę te moje dużo tych właśnie body, bo się tak przyzwyczaiłam, są tak fajne i fajnie leżą do spodni, do wszystkiego. Więc spodnie sobie wybrałam przy temacie spodni. Żeby światło wziąć też LED-owe, bo to mi pomaga. Dobra, przy temacie spodni wezmę te moje spodnie, co ostatnio je kupiłam. Wezmę taką sukienkę. Nie wiem, czy brać. Lubię ten kostium, ale powiem wam, że ile ja go razy wynoszę. Z raz, dwa. To miałam już dwa lata temu, to nie chcę. Ta jest z długim rękawem. To jest taka bardziej elegancka suknia. Wygląda nieciekawie, ale fajnie na mnie leży. Wezmę na pewno żakiety. Jeden taki, ten miałam dwa lata temu, ale wiecie co, no, czekam, bo ma mi przyjść biały żakiet też. Tam moje famous dresy, w tym dresie będę. No i bluzy. Bluzki i różne inne rzeczy, więc pakuję się. Jestem zmęczona, kochani. Już się przebrałam w piżamę. Ale mówię, ok, wzięłam jedne spodnie, później wzięłam jeszcze te, a później mówię sobie, no te tyle razy już nosiłam, wezmę tylko te nowe, bo w Polsce może sobie właśnie kupię jakieś te szerokie, takie gładkie. Kurczę, nie wiem, mam taki dylemat, co pakować, że aż coś. Po prostu za dużo jest tych rzeczy. Wydawało mi się, że nie mam za dużo rzeczy, a jednak nie wiem, co zostawić w domu. Kochani, idę spać, bo jestem wyrobana jak koń po westernie, jest już po pierwszej i w ogóle nie myślę, co mam pakować, więc muszę dokończyć jutro. A jeszcze w ogóle, nie wiem, czy wam mówiłam tutaj, mówiłam na Instagramie, koleżanka przyjeżdża do nas z Arizony, będzie na jedną nockę wraz z synami, więc szykowałam pokój, sprzątałam w basemencie, także to był naprawdę intensywny dzień. No tak, kochani, nic się nie ukryje. Właśnie tutaj zobaczyłam 48 przypadków po prostu zatrucia fentanylem również w Polsce. Nawet pierwsza dawka może być śmiertelna, a tak się śmiali, że w Ameryce ludzie zombie. To się po całym świecie rozprzestrzenia, niestety. Tak jak był HIV, AIDS i inne, tak samo i tu. Właśnie mówią, że ileś tam osób zmarło w zeszłym tygodniu, czy jakiś nastolatków przedawkowało, a w sumie od początku roku 48 przypadków w Polsce. Dobra, dzisiaj mi się, kochani, nie chce. No nie chce mi się. Rzeczy do biednych, mam jeszcze dwa kartony. Ogarniam kuchnię, robię zupę, jaka to jest, kurczę, bo mi wyszło z głowy, z fasoli,
różnego rodzaju fasoli, dzisiaj jeszcze mięso, jeszcze dzisiaj mięso, dzisiaj w nocy padało, jeszcze cały ranek w sumie. Ja idę się z powrotem pakować, bo no nie ogarnę. Ja się szykuję, chcę się troszkę podmalować. I moi drodzy, no, dzwoniliśmy do chłopaków, co chwilę są gdzieś zapraszani, to byli u cioci Litki, to byli u mojej siostry są teraz i szwagra, bo oglądają mecz honorowy. Wiem, że Kuba wykorzystuje ten czas też, żeby tam wideo, wiadomo, wciągnąć sobie te swoje wideo na YouTube, na ten, wiem, że wczoraj live'a chyba robili. Adek z Bydgoszczy, ten mój znajomy, nie z TikToka, jest w zasadzie z Clubhouse'u, co go poznałam, chyba pamiętacie, to on w ogóle udostępnił chłopakom internet, bo moja mama nie ma Wi-Fi, także super. Bardzo się z tego cieszymy, że nie trzeba wykupować jakichś planów. To znaczy, ja wam powiem tak, bo wiele razy pytaliście mi się. Ogólnie my z T-Mobile'a mamy, ale ten internet jest, wiadomo, no bo dociera do wież u nas, tutaj do wieży u nas tutaj, do połączeń, więc to połączenie nie jest takie jak w Europie, tak? Ono nie jest takie szybkie. Z kolei na Wi-Fi jest super, no bo u siostry tam i szwagra sobie mogą chłopcy do woli, prawda? Z tego internetu korzystać, no ale wiadomo, no to ktoś by musiał cały czas siedzieć w domu. Więc z racji tego, że Adek był tak miły i użyczył internetu, no to po prostu są nieograniczeni, mogą z tego internetu korzystać praktycznie jak chcą, także patrzę, fajnie. O, sorry, nawet nie widziałam, że was nie widać. Także fajnie, cieszę się bardzo. Ja się podmalowywuję. Niby nie miałam iść, miałam sobie sama zrobić, ale mówię, kurczę, już nawet nie mam czasu, więc idę na paznokcie. Idę na paznokcie za godzinkę, muszę wziąć Pawełka, bo oczywiście James będzie w pracy. No, a ja pójdę z Pawełkiem po lunchu, zrobię sobie pedicure, bo ja manicure nigdy nie robię, sobie sama takim, znaczy nigdy, bardzo rzadko. Lubię po prostu przezroczyste na paznokciach u dłoni, tak więc dobra. Zbieramy trepy, robimy lunch. My się, proszę Państwa, parkujemy i idę na paznokcie. Chcę frencha. Dawno nie miałam frencha. I'm recording nails. Okej. Okay. Wziąłam specjalnie takie klapki, żeby mi wystawały paznokcie. That's it. Wchodzimy. Z Lego mają fajne. Widziałeś, jakie z Lego mają fajne? Super. Moi drodzy, jaja jak berety. Koleżanka już przyjechała. A ja jeszcze na paznokciach, bo długo mi robili, tak z godzinę ponad. Bo sobie wzięłam z masażem. No ale myślałam, że do trzeciej się wygrzebią, przyszłam o drugiej. Nie. Najśmieszniejsze to jest to, że spotkałam jeszcze. No i koleżanka powiedziała, czy możemy zejść na patio, bo już 10 minut siedzimy w samochodzie. Ja mówię, dobra, idźcie na patio. No i co tam jeszcze? Miałam robione paznokcie obok kobietki. No i tak od słowa do słowa, o gdzie dzieci chodzą do szkoły i w ogóle gadamy o paznokciach, o takich ten, różnych rzeczach, o paleniu dzieciaków, jak to jest, jak wiecie, wejpują i w ogóle inne rzeczy. Niby, no, że taki wiek jest i w ogóle. No i ona mówi mi, ja mówię, mówiłaś coś, że mieszkasz tutaj, niedaleko, nie? Ona mówi, tak, no mieszkam na tej ulicy, nie? Ja mówię, ja też mieszkam na tej ulicy.
No i ona mówi, ja mieszkam na tym końcu. Ja mówię, ja mieszkam na tamtym końcu. Ale później coś mi powiedziała, że o, coś tam nazwisko ma na L. I ja pamiętam jeden dom, który tutaj w zasadzie często Wam pokazywałam na wideo, że jak się wjeżdża do naszego neighborhoodu, to ten dom miał taki znak duży, L, literka, od pierwszego, od nazwiska. Ja właśnie zainspirowałam się tym i jakoś tak z 5 lat temu kupiłam taki znak, zastanawiałam się, gdzie to wziąć, skąd to wziąć. No i kupiłam, właśnie teraz jadę i się patrzę na ten dom. I słuchajcie, ja normalnie w szoku, o piękne mają kwiaty, zobacz, ta pani, co z nami rozmawiała, ona tu mieszka. No, i po prostu teraz zmieniła znak, mówi, już nie mam tego na L, ale to jest ten house, to jest ten dom, gdzie ja zawsze Wam mówiłam, że pierwsze co, oni mają zawsze dekoracje, już miesiąc przed Halloween, miesiąc przed tymi, jak to się mówi, świętami. I ponoć to jej mąż robi z synem, ma nastolatki, ma 21-letniego syna, który chodzi do koledżu, 18-letnią i później 16-letnią, która jest między Kubem a Dawidem, więc na pewno się znają ze szkoły. Tak więc mały świat. No. Dobra, a my jedziemy, nie będę, znaczy jedziemy, idziemy od zakrystii, bo ciocia już siedzi na tym, na patio, ale nie będę nagrywać, bo wiem, że ona nie za bardzo lubi, więc nie będę nagrywała. Dobra. Chodź, Pawełek. Ciocia już jest. Idziemy, siedzi na patio. Zobacz. No chodź. Zobacz, ich samochód. Ale samochód. Ale jeepa dostali wy. No chodź. No chodź.